że na planie. Tak jest. Jesteśmy prywatnie. 3, 2, 1, akcja. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mam specjalnego gościa, psychostacha. Odgrzebałem niesamowitą postać z przed wielu lat, członka ekipy Bezele. Teraz w nowych filmikach u Tedego TD przypomina tą szacowną postać, a kolega Stachu również wykonuje totalnie niecodzienny zawód, ponieważ jest naganiaczem... Animatorem. Animatorem. Animatorem, naganiaczem nie. Animatorem publiczności. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Cię, Wini, Świąteczka. Chociaż witaliśmy się już wcześniej. No, dzisiejszy program ma za zadanie powspominać trochę w stare czasy i dowiedzieć się w sumie o tym dziwnym zawodzie, który wykonujesz. I tak sobie najpierw pomyślałem... Wiesz co, powiedz ludziom, na czym to polega, bo ja już wiem, na czym on polega, więc ja użyłem takiego może nie ten profesjonalnego słowa zaganiacz, rozweselacz. Natomiast to już lepiej. Co ty właściwie robisz? Słuchajcie, no w różnych programach, teleturniejach, na przykład nie wiem, Milionerzy, Ninja Warrior. Więc nie tylko teleturnieje, bo nawet robiłem kiedyś koncert Stulecie Niepodległości na Stadionie Narodowym. Okay. Było 30 tysięcy osób, więc wow. Jak już wychodzisz do takiej ilości osób i mówisz dobry wieczór Polsko, dobry wieczór Warszawa, 30 tysięcy osób na Stadionie Narodowym robił wow, to od razu wiesz, emocje schodzą. Polega to na tym... Jak jest publiczność, teraz wiadomo, że tej publiczności jest mniej, jest pandemia, więc no, niektóre programy nagrywają bez publiczności, niektóre nagrywają z publicznością, teraz nagrywają bez publiczności, ale w wakacje nagrywaliśmy większość programów z publicznością. I przychodzą statyści, bądź jakieś osoby zaproszone do studia. I ktoś musi się nimi zająć. Jest jeszcze osobna komórka, która zajmuje się nimi, wprowadza ich, jak teraz był COVID, no to przeprowadzają testy im, wchodzą im do studia i moja rola polega na tym, gdy oni już się znajdują w studio, ja się nimi zajmuję, więc witam ich bardzo serdecznie, przekazuję najważniejsze informacje dotyczące danego formatu, czy to jest właśnie jakiś teleturniej, czy jakieś inne show, no to nie będę opowiadał, bo tych programów zrobiłem przez ostatnie 8 lat 35 różnych programów. Chociaż niektóre były takie, na przykład jak Milionerzy, robiliśmy wersję polską, włoską i hiszpańską. Naprawdę? W Polsce. Wow. Tak. I przyjeżdżali Włosi, publiczność była... Autokarami włoską, Włochów to przywieźli? Samolotem przywieźli uczestników, publiczność była włoskojęzyczna. No bo było pytanie do publiczności, to musieli znać, znać język. No ja już zajmuję się nimi. No ale to w tym przypadku ty gadałeś po włosku do nich? Nie, był tłumacz. Był tłumacz. Tłumacz. Miałem swojego tłumacza, takiego chłopaka, Marsillo, pozdrawiam cię. I ty mówiłeś, teraz się wszyscy śmiejecie. Granda aplaus, state dritti, czyli prostujemy się. Akurat w Milionerach problem jest z głowy, bo telefony są zabierane na wejściu, ale w innych programach, bo niektórzy nie wiedzą, jak wygląda produkcja telewizyjna, przyjeżdżają, załóżmy, zdjęcia się zaczynają o 10 rano, kończą się o 18, załóżmy. Do jednego programu? Do jednego programu. Który trwa godzinę? No, zależy jaki program, bo albo nagrywamy 3-4 odcinki jakiegoś programu w ciągu jednego dnia. No to ile właśnie tacy statyści mogą być, czy tam publiczność może być znudzona, więc prosimy, żeby wyciszyli telefony, żeby tymi takie prozaiczne rzeczy, żeby się nie bawili tymi telefonami, żeby gumy nie żuli. Oni są w drugim planie. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś, chyba to było w jakiej tam melodii, Mistrz drugiego planu. Nie, nie widziałem. Tam występowała jakaś osoba, tam gość z tyłu tańczył. Ja i to jest bardzo ważne, niektórzy zwracają na to uwagę, na ten drugi plan, ja to już zawodowo zwracam. Mega zwracam na to uwagę, ale ja zwracam na to uwagę w teledyskach głównie i obczajam bo na drugim planie wychodzi bardzo często prawda propos teledysku. No ktoś może w nosie sobie dłubać, ziewnąć, spojrzeć na zegarek, no ja takie rzeczy pilnuję.
w Ninja Warrior, no to też czasami nagrywamy reakcje publiczności do montażu. Więc też się tym zajmuję. Gdy jest jakaś przerwa, że ktoś chcemy, żeby czuli się komfortowo na planie wszyscy goście zaproszeni. Gdy jest przerwa, ale ktoś na przykład nie może do tej przerwy wytrzymać, to tu musimy. Tu byłeś na tym maku? Nie wiem, kiedyś bardzo dawno byłem, ale. To trzeba objechać jakoś bez sensu. Wielu tak jest, no. Ktoś chce bardzo wyjść do toalety, no to gdzieś tam bokiem możemy go wyprowadzić. I jako ciekawostkę, to już wcześniej ci mówiłem, że tych takich osób, które zajmują się tym, jest bardzo mało w Polsce. Więc... A jak się w ogóle zostaje kimś takim? Ja przez czysty przypadek, Aniu, pozdrawiam Cię, ponieważ jak już wspomniałeś, występowałem właśnie z Jackiem w Bezelach. Później przeszedłem do 4Fun TV, okay. Obsługiwałem tam czat, ale z biegiem czasu już dostałem swój program na żywo. Czat z gwiazdą. Miałem bardzo fajnych gości, bo miałem Wejdera, Kazika, gdzie Kazik on tam 5 czy 7 lat nie udzielał wywiadu. Wiem. I przyszedł. Znaczy, to nie były wywiady też, bo tam nie, były. Bo chciałbym rozmawiać z Kazikiem, ale on nie chciałby ze mną. To nie były wywiady, to były takie krótkie wejścia, 3 minuty. Tam zachęcasz do wysłania SMS-ów, żeby zadawali pytania na czacie. Później było wejście 5 minut. Jakieś tam o płycie i później znowu wejście takie już kończące 3 minuty. I tam pracowałem z taką moją koleżanką Anią i ona już, ja w 4Funie nie pracowałem, ona też w 4Funie nie pracowała, ale spotykała się z Dominikiem z takiej firmy produkcyjnej i mówi: Jacek, ty występowałeś, czy tam nawet wtedy jeszcze występowałem z Jackiem jako hype man. I mówi: mikrofon nie jest ci straszny, czy mógłbyś zrobić taką animację publiczności. Kiedyś byłem na jakimś programie i widziałem, jak to wygląda. Jak to wygląda, jak ktoś to robił. I zadzwaniają. Jak ktoś to robił i ja powiedziałem: w kurczę, nie ma żadnego problemu. To było moje marzenie, można by było powiedzieć. Okay. No i to był program Must Be The Music z Korą świętej pamięci, więc poznałem tą zacną postać. No i tak to się zaczęło. Okay. A później propozycje się posypały. Czyli po znajomości. Czysty przypadek, bo po prostu, nie wiem, ktoś tam się wysypał, nie mógł zrobić, zadzwoniła do mnie i tak już zostałem. Czaję. A nie ma do tego szkoły ani specjalnych naborów. Nie, no. Kawkę jakoś. Ja dziękuję. Zapraszam do 1 na 3. Słuchajcie, jesteśmy w tym momencie właśnie. Ten moment w każdej rozmowie. Wini podjeżdża pod kawę. To ja proszę wyrzucić. Dzień dobry, poproszę dużą latę. Duże latę. Cukier? Tak. Nie. Czemu jest zaproponowany? Ciastki karmelowe do kawy? To wszystko. Nie, dzisiaj jednak się nie skuszę. Dobrze, numer zamówiłem 91. Zapraszam raz. Dziękuję. I tak to się. Pytałeś się o szkołę. Ja wiem, że jakieś tam są animatorzy na wakacjach. Jest, może gdzieś być na WF-ie czy gdzieś takie coś, ale to nie nauczysz kogoś, żeby to. Miałem taką sytuację właśnie na Must Be The Music, to jest fajna anegdota, jeszcze właśnie ze świętej pamięci Korą. Ona występowała i nie DJ jej się wysypał. No. I mówią tam z produkcji: Jacek, będziesz DJ-em Kory, tam będziesz tylko udawał po prostu, że puszczasz tą muzykę. No ale mówię: ale kto będzie robił tą animację publiczności? No. Tu Rafał zrobi. Wytłumaczysz mu, on zrobi. Nagrywaliśmy to do puszki. Ja mówię: no dobra, mówię: Rafał, tu jak pokażesz tak, to żeby wszyscy wstali i no i wam mają się bawić. Na tym Must Be The Music tam była duża publiczność, bo to było około 400-500 osób. No ja byłem tym DJ-em i tak kątem oka patrzę. Rozpoczęcie tej piosenki, no to wiesz, wielki aplauz, grandy aplauz, wszyscy wstają. No i on im to pokazuje. Ja powiedziałem, że tu jest Rafał, Rafał będzie pokazywał i proszę, to co on wam pokazuje, bo to za pomocą gestów. To nie ma, niektórzy myślą, że to wyciągasz taką tabliczkę, aplauz, bu, jak było kiedyś w Stanach, w starych filmach, nie wiem czy pamiętasz.
że były takie wyświetlane. Aplauz i tam jeszcze. I on totalnie sobie z tym nie poradził. I na końcu już nagraliśmy to. On mówi: Stachu, nigdy kurwa więcej. To jest tak ciężka praca, że to jest po prostu, ja nie wiem jak ty to robisz, bo niektórym wydaje się, że to może być, ja to bardzo lubię, dla mnie to nie jest ciężka praca, ale niektórzy by w ogóle się sobie z tym nie poradzili. Wiesz, bo to musisz zrobić sobie nie radzą z tłumem przede wszystkim. Dokładnie, to musisz, wiesz, no, przyjść, zrobić tą odprawę, ale musisz być miły dla tych osób, ale musisz być w pewnym momencie konkretny. Też musisz być konkretny, żeby ci nie weszli na głowę. A no właśnie, a masz jakieś takie kurde opowieści albo sytuacje, że coś się takiego totalnie popierdolonego wydarzyło? Na planie? No tak, mówię, wśród tych ludzi, których animujesz, czy ten... Tak, właśnie. Wiesz co? Już, już. Nie, kiedyś jak jakieś przyjeżdżały szkoły, no to wiesz, jak to szkoła, to wyjazd z jakiejś tam spod Warszawy. Z, największy z, kozak musiał się popisać. Impreza w autokarze, w butelce pewnie tam od coli jakiś drineczek, no i tam po prostu pan coś tam próbował się burzyć, ale jedna była taka śmieszna sytuacja. W Milionerach nie ma przerwy, nagrywamy cały odcinek, no jeżeli tam czasami są jakieś... Nie chcę tej karteczki. No, przerwa techniczna jest, no to ktoś bardzo, to zawsze to podkreślam, że jeżeli ktoś bardzo chce wyjść do toalety, no to ręka wtedy do góry, albo się źle poczuje, ręka do góry. Dzień dobry, a mógłbym poprosić jeszcze kubeczek z lodem? Dzięki. Może być tak dużo tego lodu w miarę. Tak, cały kubeczek lodu. Brałem jest... kiedyś tabakę. No. Ale raz poleciała mi... Nie. Za mocno do mózgu. Ciurkiem i wtedy przestałem ją brać. A krew ciurkiem. Tak. Dzięki. Dziękuję. Wiesz co, ja tutaj sobie przygotuję mojego drinka. Jedna była taka sytuacja właśnie, że tak jak mówię, że jest, może być przerwa. Jakaś techniczna, no to ktoś wtedy będzie mógł wyjść. Ja siedziałem w publiczności, bo czasami stoję gdzieś poza kadrem w ogóle tak, żeby nie widać przy tym ramieniu, przy kranie, że jestem niewidoczny dla kamery, ale czasami jestem tam, że gdzieś się, wiesz, w publiczności sobie siądę i pani mówi toaleta. Jak? Toaleta. O nie, ona, ja mówię, wytrzyma pani, ona, gęsia skórka i mi pokazuje, ja mówię, nie można, i już była takie coś, że ona, wiesz, zerwała się i chciała wyjść, musiałem ją przytrzymać, no ale tak to, wytrzymała? Wytrzymała, ale od razu się kurwa, życie, byś jej życie zniszczył. Ale ja wiem, co. Ja idę wziąć mój shaker z tyłu, a ty animuj. Dobrze. Słuchajcie, to ja troszeczkę reklamuję się. Wchodźcie na mojego Instagrama Tani Stani. Wchodźcie na Instagrama Winiego. Wini oficjalnie, Wini nieoficjalnie. Wchodźcie także na kanał 100% i wchodźcie na kanał Influencerial. Jest to właśnie ten serial, który prowadzi Jacek Tede. Ja czasami gościnnie tam się pojawię, więc zapraszam bardzo serdecznie. Pini! Już wszystkie ogłoszenia duszpasterskie przekazałem. Tak. Więc tak klamrując o tych sytuacjach, to nie było. Powiem ci, że może tam gdzieś jeszcze bym sobie coś wygrzebał z głowy, z pamięci, ale teraz sobie nie przypominam. Jak coś mi się jeszcze przypomni z tą toaletą, to było tylko jedna takie... baba stara chciała się zesrać. Słuchaj, mam dla ciebie prezencik.
proszę cię bardzo. Dziękuję. W środku dziękuję. Programu. Teraz takiego czegoś się pije i ja właśnie sobie. Ja też mam dla ciebie prezencik. Drinka. Tak? Tak, ale to wiesz, do kawki wodę wziąłem. Obejrzyj, zobacz, co ja ci tam dałem. Kurde, wziąłem dla nas wodę i nie wiedziałem, czy chcesz gazowaną, czy niegazowaną. Chcę niegazowaną, ale później, bo teraz będę. Dobrze, teraz ci ją tutaj położę, patrz, a ja sobie wziąłem wodę. Więc ja taki też prezencik. A co ja dostałem od ciebie? Co to będzie? Słuchajcie, pada śnieg, więc można powiedzieć, że w wannie już pływa świąteczny karp. Balkon się zmień. A jest marzec, a pada śnieg. No dziękuję bardzo. Piękna koszulka XL, czyli dla mnie, bo troszeczkę przytyłem. W czasie pandemii chodziłem na basen 3-4 razy w tygodniu, basen, sauna, teraz można chodzić na basen, ale troszeczkę się boję, przed nagraniami mamy robione testy, więc nie chciałbym wypaść z obiegu, a jeżeli chodzi o bidon, to mi się przyda, bo nie, bidon to jest shaker. No to shaker, ale można z niego pić też. Tak, bo się z nim shakeuje, miesza, a potem się pije. Pije. Ale do czego zmierzam? Że chciałbym, troszeczkę będę trenował, więc może zgubię tutaj ćpaj sport, ty trenujesz. Ja trenuję też... najgorzej, jak widzą wszyscy, gubię nie, kilogram za kilogramem po prostu. Bułgarskie pompki sam zacząłem robić. A co za pompki? No te, co robiłeś tam z, poczekaj, z, takie, że ze stojącej pozycji. Na dół. O, chciał, żebym robił bułgarskie, ale ja robiłem rumuńskie. To były, nie, ja nie pamiętam, czy to były rumuńskie, czy bułgarskie. Ja też nie wiem, może japońskie, ale wyszły mi rumuńskie. Nie umieszczając Rumunii, ale wiecie. Jak byłeś w tym, nie wiem, czy słyszałeś, bo ten. Zachęciłem do obserwowania twoich mediów społecznościowych, moich mediów społecznościowych, influencerialu mediów społecznościowych, bo to właśnie ja wolę mówić media społecznościowe niż social media. Bo po polsku ładnie. Tak, ja po polsku, to jestem fanem w ogóle programu Winiego i jestem zaszczycony, że mogę w ogóle wystąpić. Takie tutaj znakomitości. Zobaczymy, co tu jest. Znakomitości, nie wiem, jakieś domki czy coś. Znakomitości występowały tutaj troszeczkę taka wazelinka, ale naprawdę oglądam, śledzę, bo... A z kim ci się najbardziej podobał program? Dużo tego było. Oczywiście z Jackiem są właśnie zawsze śmieszne, chyba były dwa razy. Podobał mi się z... Jak nie trzy. Jak nie trzy. Jacek jest bardzo dobrym rozmówcą, zawsze śmiesznie. Jacek, odbierz telefon. Efa! Poczekaj, z tym fizykiem, nie pamiętam jak miał. Z dwoma było. Z tym młodszym, taki co on ma te programy na... Z Andrzejem. Na YouTube'ku. Ale jeszcze a propos tych kiedyś ze Zgrywuzem nagraliśmy taki kawałek, on się nie ukazał. Wkurwiasz mnie i twoje angielskie wstrzyki. Mhm. Czyli powiesz, no, na ASA. To było na ten, na korporacyjne gadki? Na ogólnie właśnie. A tak. Macie tam dużo korporacyjnych gadek? Nie, tam nie ma. Nie? Nie ma. W TVP, kurde, jest po polsku wszystko. Znaczy nie, ja robię dla wszystkich telewizji, więc to nie jest tak, że ja robię. Ale wiesz, to ja byłem w paru takich korporacjach, tam wszędzie kładzie się coś na table, robi się kole i w ogóle, kurna, wiadomo, że kurwa, tam już tylko hejt jest, nie ma nienawiści. No w ogóle okazało się, że bardzo wiele słów można wymiennie stosować. Kurde, ja nie wiem, jak się do tego ustosunkowywać. Czasami na przykład jak się pisze, że mi to coś się tak pasuje łatwiej, żeby wrzucić coś angielskiego i jak to nie jest nadużywane, to mi to nie przeszkadza, ale jak to jest nadużywane, ostatnio jakąś taką piosenkę słyszałem, to było nadużywane, tam już wszystko, kurde, było. Chyba to jest trasa, czy chodnik? Nie wiem. Nie, albo jest biało, to jest trasa. Nie wiemy, nie widać. Nie można powiedzieć. To było jeszcze z takich ciekawostek, teraz mi się przypomniało, ja akurat tego programu nie robiłem. Jest taki program The Wall. Był, już chyba nie ma. Mm-hmm. I były scenografie, chyba 3 scenografie na całym świecie budowane i była jedna wybudowana właśnie w Polsce. Mm-hmm. I przyjeżdżali ludzie tak, z Australii. Ja nie robiłem tego programu. Z Rosji. Mm-hmm. Z Grecji. Jedna baba z Grecji się zesrała. Z Grecji. Nie wiem, chyba z 10 różnych państw. I to takie logistyczne duże wyzwanie, no bo z Australii, żeby tutaj, wiesz,
przywieźć osoby i uczestników, żeby nagrywać program, to się wrzuca takie kule. Ale ty nie oglądasz telewizji, tak? Nie, ale oglądam czasami... Ale milionerów musisz zacząć oglądać. Ale oglądam czasami stare baby srające na YouTubie. Jest takie coś? Jest, stary, jest, kurna, bardzo... No tak, raz weszliśmy... ...okrutnych filmów. Powiem ci tak, że ogólnie w ogóle... Wiadomo, że piękne dziewczyny nie robią takiego czegoś, to jest w ogóle nie do pomyślenia. No jak, a te, które wyjeżdżały do Dubaju? To na nie robią. A na nie, ale na nie, ale one też może. Ja tam czytałem tą książkę, moim ona chyba to jest też. Po prostu niemożliwe, żeby przepiękna dziewczyna coś takiego w ogóle robiła. To jest kurwa, po prostu jakby przeczy prawom fizyki. Natomiast stare baby mogą tak robić. No nie jest taki najgorszy taki filmik, jest jak jakaś belgijska czy holenderska dziennikarka robi wywiad z jakimś typem i w trakcie tak się łapie za brzuch i nagle w którymś momencie słychać. Ona się odwraca i ucieka od niego i widać, że ma całe spodnie zalane. Nie wiem, czy to przypadkiem nie zrujnowało jej życia. Uważaj, bo nie wchodźmy w ten temat, bo jeszcze mi się zacznie chcieć, kurde, srać. Albo śmiać za mocno. Nie, to śmiać to możemy się pośmiać. No dobra, słuchaj, ty, a powiedz mi była faktycznie bezsensowna dygresja. Chciałem po prostu coś, żeby było niby takie wow. Słuchaj, a powiedz mi coś takiego... a jak tam twoje właśnie stosunki z Jackiem i z ekipą Wielkiej Ją i co tam, kurwa, ty? Tak, ale... Witamy po przerwie reklamowej! No, frajerska. Nie wiem, czy było to pytanie się zadało. Ale ostatnio super aktualizacja wyszła w Samsungu. Chciałem wam powiedzieć, że wreszcie nie dzieli filmików po 40 minutach, nie przerywa i nie nagrywa od nowa, tylko wszystko jedzie całością i to jest bardzo dobre, bo wcześniej tak nie było i było to okropne. Musiałem dwa filmiki łączyć ze sobą. Jak w środku takiego filmiku było takie małe klik, to nie to, że Bóg wie, co tam wyciąłem, tylko po prostu... Przestało nagrywać. Nie, to przestawało i od razu zaczynało, tylko chodzi o to, że potem trzeba było to łączyć, nie było tej ciągłości, no i to było beznadziejne. No, a ten... Bo pytanie zadałeś się, nie wiem, czy nie ucięło. Zadałem pytanie, jak tam relacje z Wielkim Ją, z TD i w ogóle... Rewelacyjnie! W tym roku chyba były pierwsze urodziny, odbyły się nie w Mielnie. Mhm. Ja akurat nie byłem na tych urodzinach i to były jedyne urodziny od tych, których rozpoczęliśmy właśnie w Mielnie, na których nie byłem, bo miałem nagrania. Były w Tarłowie? W Łebie? Nie, w Łebie. Mhm. Jastrzębia Góra, Łeba. Okej. Okay. Były w Łebie, a teraz będą w Kołobrzegu. I nie byłem, więc wszystko jest jak w największym porządku. Jeżdżę teraz, zacząłem... Myśmy się w ogóle poznali przez Mielno. Tak, przez Jacka i przez Mielno, bo... Aczkolwiek ja nie wiem, czy ja byłem na urodzinach. Nie, to nie były urodziny. A co to było? To jeszcze... To był normalnie zorganizowany koncert taki we Florynie, to się chyba Floryn nazywało, w takiej, taka muszla. I tam ostro przyimprezowaliśmy i tam jakoś się poznaliśmy. I tam się poznaliśmy, a urodziny powstały tak, że... No Jacek zaczął coraz częściej przyjeżdżać do Mielna i zaczęliśmy od jakiegoś takiego sound systemu, zrobiliśmy plakacik, że sound system. Oczywiście Jacek zagrał cały koncert, a zbiegło to się z urodzinami i wpadliśmy na pomysł, że zrobimy urodziny. No i tak trwało to wiele lat, bo nie pamiętam ile, od których urodzin, ale tam od 20, załóżmy od 30. Na pewno, bo były te, na pewno były 32, były 33, 30 były. Już dyszkę zajechał. Dużo impreza. I dużo się zmieniło od tego czasu w Mielnie. Byłeś ostatnio, więc widziałeś. Byłem. Tak, apartamenty są różne takie szpanerskie albo półszpanerskie. To jest akurat przy moim wejściu na plażę. Tak? Ten dune. Twoje wejście na plażę. To jest moje wejście na plażę, które jak byłem mały, to nie wiem, czy kiedyś słyszałeś o tym, się płaciło bilet, żeby wejść na plażę. Co ty gadasz? Tak. Nie pamiętam tego. Stali ratownicy, no ja jestem z Koszalina, jak wiecie.
a babcia i rodzice tam mieli tak zwane rancho, więc jeździłem no, od kiedy pamiętam, od dzieciaka, od niemowlaka. A znasz Kaliego z Koszalina? Z Hejta, tak, oczywiście. Tak? Co ty gadasz? Tak, on siedzi za granicą gdzieś siedzi. Tak? Tylko kurde, nie powiem ci gdzie. Z chęcią bym. Jego ojciec miał agencję towarzyską. Nie no wiem, że on też przez chwilę chyba tam... Zarządzał? Tak. Zarządzał. No i płaciło się wejście na plażę, byli ratownicy, wykupowałeś bilet ze względu na to, że... była plaża strzeżona. Później już tam, w tym wejście, gdzie była plaża niestrzeżona, było mniej osób i to było to wejście bardzo fajne. A teraz w Mielnie jest taka... stonka, jak mój tata to mówi, jest tyle ludzi, że jak chcesz wejść na plażę, no to musisz już iść o godzinie 8, sobie zająć miejsce tak, żeby było przy morzu i wszyscy odgradzają się parawanami, to jest straszne. No ale ja jeżdżę ze względu na to... No właśnie nie wiem, czy się tak wszyscy przesrali do tego odgradzania parawanami. Nie było tego kiedyś. No i jak co ja z tego, że nie było? A nie, właśnie, nie, czekaj. Było jak nieprawda, było jak wiał wiatr. Okej. Było jak wiatr. Ja nie mam problemu. Ktoś kurwa chce trochę intymności. Ja rozumiem, tylko że na przykład ja lubię jak jest nie ma wiatru, jest taka paruwa, no to tak troszeczkę pooddychać na tej plaży. Nie? A jak jest wiatr, rzeczywiście fajnie się inaczej. Ja nie rozumiem w ogóle w żaden sposób idei kurwa leżenia na plaży. No ja dla mnie coś nie do pojęcia. Ja nie wiem, dlaczego ktoś coś takiego robi. Ja leżeć nie, ja właśnie woda, nawet no sapareczka jakaś, postać sobie nad brzegiem wody, popatrzeć na fajne dziewczyny. Słuchaj, dziewczyny fajne są fajne, ale kurwa sama idea, że wszyscy tak, leżą koło siebie na jakimś pierdolonym kurwa kocu, piasek wchodzi kurwa we wszystkie otwory i w ogóle kurna jest jakoś tak, nie wiem, ani intymnie, ani w ogóle gorąco i bezsensownie. Ja nie rozumiem tak również idei opalania się, ja nie wiem jak można kurwa leżeć i się opalać, no to jest jakieś dla mnie idiotyzm. A ja ci powiem, że ja na przykład takie coś robiłem kiedyś, jak... jak chciałem mieć trochę plaży, ale w takim zupełnie kurna... ekskluzywnym wydaniu? Tak, to... O, przepraszam, tego słowa mi brakowało, to jechałem sobie terenówką, wtedy akurat posiadałem terenówkę między... między... Rangem, tak, jeszcze stary Land Cruisera. Między Wisełką, a między Zdrojami i po prostu sobie wjeżdżałem tam w las, podjeżdżałem nad klif, tak wiem, nie wolno tak robić, ale ja i tak robiłem i schodziliśmy na dół i mieliśmy prywatną plażę, nie było nikogo na tej plaży. No tak jest najlepiej, no, trzeba odjechać troszeczkę w stronę, przynajmniej w Mielnie, w stronę Mielenka albo tam w stronę Łaz. I tam już jest mniej osób. Ale tam nie było nikogo. Tylko byliśmy my, czyli te osoby, które... Ja i te osoby, z którymi przyjechałem. Natomiast... No i tak tam nie leżałem i się nie opalałem, bo to było bezsensowne. Schodziliśmy popływać trochę, połazić i wracaliśmy na górę. Ja uwielbiam się opalać. Naprawdę? Znaczy opalać, no... Lubię... Po prostu ciepło, słońce i wodę. Dla a mnie saunę jest... lubisz? I saunę też lubię. Tak? Wiem, że ja chodziłem wiesz, przed pandemią, miałem kartę tą tam benefitu czy czegoś, 3-4 razy w tygodniu chodziłem na basen i saunę i od tego czasu no, przytyłem niestety, bo to sama świadomość, że wychodzisz sobie z domu, to trzeba się ruszyć, a tak jak nas zamknęli na początku rok temu, tam od marca, to przez 3 miesiące byliśmy zamknięci. Dzisiaj wprowadzili znowu obostrzenia, od poniedziałku zamykają centra handlowe i tylko w Mazowieckim i w tym, ale o COVID-zie to nie rozmawiajmy. Nie? W tym. No ale co, miałeś już COVID-a czy nie? No ja nie miałem. Aha. Nie wiem. Ja też ja nie wiem. Ja nie wiem, że tak, miałem badania robione kilkakrotnie, no to nie miałem, ale gdy właśnie nagrywaliśmy rok temu w lutym milionerów ale hiszpańskich... Ale chamska baba się strasznie zesrała, ja nic nie czułem. Ale ona się nie zesrała, ona nie, miała tylko... ale już chciałem miała tylko, nawiązać to. Miała tylko ochotę. Miała tylko gęsią skórkę, ale wiesz co to jest, tak, że jak ty tak mocno przypili, że aż po prostu nie możesz, że po prostu pierdniesz się zesrasz.
Ale... Moim zdaniem to jest jeden z nielicznych dowodów na istnienie Boga. Po prostu ktoś z totalnie chorym poczuciem humoru mógł wymyślić coś takiego jak sranie. To jest po prostu, kurwa, i jeszcze umieścić to obok, kurwa, narządów rozrodczych. Rozumiesz to, kurwa? To jest przecież, to jest, kurwa, to jest dowód na jakąś wyższą inteligencję, rozumiesz? To coś musi być zaplanowane, to nie mogło tak wyjść przypadkiem, kurwa, no. Bo pytałeś się, czy miałem, wiesz, po tym już był na świecie, że we Włoszech tam było najwięcej zachorowań i właśnie byli włoscy i hiszpańscy milionerzy i później miałem jakąś tam przerwę między nagraniami i bardzo źle się czułem. Mhm. Także właśnie łamanie w kościach, temperatura, bo miałem chyba z 39 stopni, ale no u nas testów nawet wtedy nie robili. I jakoś tam brałem takie leki Tapsin, one zawsze mi pomagały, taki Tapsin noc, nie wiem, czy coś tam, takie na przeziębienie. Bo ja nie mogę brać za bardzo mocno. Mocne. Widać po fryzurze, Lini. Nie do końca, nie, bo ja na salicylanie. No i słuchaj, i bardzo, tam, bardzo, tam, bardzo... Bardzo się źle czułem i później to było w lutym, a w marcu już były te pierwsze zachorowania. Zamieszki. Nie, pierwszy, wiesz, pacjent zero. No. Mogłem mieć, a... No nie, no, ale to by ci wyszły jakieś przeciwciała czy coś na tych. Ale to ja nie miałem, wiesz, ja miałem później dopiero badania po jakimś tam dłuższym okresie, tam powyżej trzech miesiącach. A co, te przeciwciała tak szybko znikają? One jakoś znikają po jakimś czasie. Ja nie wiem, bo teraz to wszyscy dzisiaj właśnie rozmawiałem, że wszyscy, gdy z Mistrzostwa Świata są ekspertami w sprawie piłki nożnej. Gdy teraz, nie wiem, Świątek gra, wygrywa, to wszyscy są ekspertami od tenisa i teraz też wszyscy są ekspertami od COVID-u. Bo znam takie osoby, które po prostu nie czuję smaku, nie czuję węchu, mam COVID, zostaję w domu na 2 tygodnie, robię sobie kwarantannę. Nie idę zrobić sobie badań, bo już 4 dni choruję, to będę musiał 14 dni, to będę musiał 18 dni być zamknięty w domu i mi się nie opłaca. I mi się nie opłaca i ja ten. A te badania w ogóle do domu są bardzo drogie. No tak, no ale to. A możesz pojechać, no przecież jak już nie czujesz smaku i węchu, są te takie jak w McDonaldzie. Podjeżdżasz i z samochodu ci robią. Tak? Tak. Ostatnio widziałem przy jakimś centrum handlowym, byłem w sobotę. Mogliby od razu w McDrive'ie to robić po prostu. Nie no. Poproszę kawę i test centrum, na COVID-a. Tam jak jest, tak, wiesz, jak jest całe IKEA, coś tam, no. Że IKEA, jakieś tam Leroy Merlin, coś tam. I często tam sprzedają choinki w święta, nie wiem, wymiana opon na tych parkingach takich, nie? To jest normalnie test COVID-owy. Nie widziałem. Podjeżdżasz i tam ktoś miał... Zapadajesz mele. Nie, ktoś tak miał. Proszę otworzyć usta. Usta otworzyła, a patyk w nos, nie? A kurwa! A ty miałeś badanie takie w nos? Nie, miałem normalne krwi. A, ja miałem właśnie... Wszyscy tak narzekają ten miałem nos. 3 razy. Ja mam krzywy nos, to mi wkładają tylko tyle, nie? A wiadomo, klimba. Wyćwiczona od tabaki. A masz krzywy nos? Ja mam krzywy nos, bo ja mam jakieś złamane. Tak? Aha. A próbowałeś. Weź mi przypierdol, to już wyprostujemy. Co, ja myślałem ten, o tym. Ty ja miałeś jakieś. Miałem prostowanie. Tak, nosa. Ty miałeś jakąś chyba operację na zatoki, tak? Tak, kiedyś mój kolega na dyskotece złapał dziewczynę za dupę. Potem się okazało, że to dziewczyna ochroniarza i ona naskarżyła na mnie, nie na niego, ponieważ ja, jak ona się odwróciła, to się śmiałem akurat w tym momencie. I ona myślała, a ona nie wiedziała kto. Tak, myślała, że to ty. Że to ja, skoro się śmieję. Mam nadzieję, ty głupia kurwa, że też ci ktoś rozjebie, kurwa, pikawę. Nie pikawę, tylko kinola, o. I wtedy dostałeś i połamali ci? I połamał mi nos, ten skurwysyn, no, był większy o 2 głowy ode mnie i w ogóle był groźny. Ja bardziej specjalizowałem się, kurde, w byciu śmiesznym niż groźnym. I w pokojowym rozwiązywaniu konfliktów. Niekoniecznie, ale w cwanym, inteligentnym i zawiłym. Natomiast to nie był... Gościu, do którego byś wyskoczył na solówkę. Nie w tamtym czasie. Mi też na dyskotece. No i co? No i nic. No i potem to wyprostowano.
mi w kwadransie. Ciekawe, czy karma ją spotkała, czy jechała na przykład na rowerze, wyjebała się, przyjebała nosem, kurwa, w słup. No, możliwe. Albo mąż jej to robi teraz, kurwa, co miesiąc, kurwa. O Jezu. Ma męża, który bije żonę. No stop, zupa jest zasłona. A jak zupa jest dobra, to on sobie dosoli ją. Kurwa, albo jest czasami za mało słona. No tak, to wtedy sobie dosolił, zawsze ma poluzowane. Nie, wtedy, a że wtedy, kurwa, że za mało słona, kurwa! Zaraz, chodź tu, chodź tu. Naprawdę nie umiesz wypośrodkować nie tego. Nie umiesz zrobić zupy tak, jak nie masz smaku, nie czujesz tego, że tu w tym momencie nie ma, kurwa, soli, a w tym momencie jest jej za dużo? No widzisz, chodź, daj nos. Kurczę, bo my się nie widzieliśmy bardzo długi okres, nie? No, ze sobą. A kiedy myśmy się ostatni raz widzieli? Wiesz co, mi się wydaje? W hotelu Campanile? W hotelu Campanile i jeszcze dzwoniliśmy później do siebie, jak jeszcze mieszkałem na Żoliborzu. Ja pamiętam, dzwoniłem do ciebie i ty chodziłeś na spacery, ja chodziłem na spacery. A, to rozmawialiśmy. I sobie tak gadaliśmy po godzinkę taki. A ty ten, byłeś w Campanilu, co była taka pani, dziewczyna z banku, która najpierw ten zgrywała w, jak się nazywa, lunchroom, ten takie, co się tam siedzi przed hotelem, pije drinki. No, taki, no wiem o co, lobby. Lobby. Ona lobby. I się tak snobowała strasznie, ona z jakiegoś banku była, czy coś, oni przyjechali na zjazd bankowców, aha, po czym się najebała, wskoczyła na stół i zaczęła dupę wypinać, pokazywać tyłek i w ogóle, kurwa, a wcześniej była taka strasznie powściągliwa i taka w ogóle... Ale ja w Campanilu to byłem tam chyba... Cześć, o kurwa, moje, to jest twój! Chcę włożyć do kawy ten... Chciałem schować koszulkę, wiesz. No. Gratis, pamiętaj. Też nagrałem kiedyś taki gratis. Masz kalendarz zeszłoroczny, nie szkodzi, daj egzemplarz. Mam nadzieję, że nie ten. Nie traktujesz tak naszych koszulek. Słucham? Mam nadzieję, że nie traktujesz tak naszych koszulek. Nie. Jak zeszłoroczny kalendarz. Nie, koszuleczki. Przecież jak robiliśmy bezeli, wysyłałeś mi, pamiętam, i kurteczki w swoich, bo ja robiłem sondy, wysyłałeś mi kurteczki, bluzy, koszuleczki, czapeczki, skarpeteczki. A czemu takie bezele właściwie się, kurna, jakoś niby to dobrze szło i w ogóle jakoś tak się wzięło i skończyło wszystko? Taka historia była, no my tam nakręciliśmy chyba 53 odcinki. To była zewnętrzna produkcja Vivy. Dla Vivy. I Viacom kupiło Vivę. Aha. MTV, tam ta cała korporacja kupiło Vivę. I oni podobno pokazywali ten nasz program jako szkoleniowy, czego nie wolno robić w telewizji. Okay. Bo my już na końcu, to ulubiony sklep to fajerwerki, tam PL, to wiesz, nawet nie PL, tam tutaj niedaleko mieliśmy taki sklep z fajerwerkami, nie wiem. Kupowaliśmy krasnale ogrodowe, duże achtungi do krasnala, wiesz, wybuch krasnala, palenie butów, no tam bardzo dużo pirotechniki takiej było. Rozumiem. A program miał największą oglądalność na Vivie, wtedy nie było tak jeszcze, nie wiem, czy w 2004 był YouTube, ale na pewno nie był tak popularny. I to program leciał w piątek o 17:00, była premiera. A powtórka była w środę o 15:00, czyli wiesz, w piątek o 17:00 wszystkie dzieciaki są w domu, oglądają, a później w środę też już o 15:00 kończą i jako powtórka, więc miałem super oglądalność. Tam później jeszcze były jakieś rozmowy z jakimiś innymi telewizjami, żeby to wskrzesić, ale nie udało się jakoś. A kto tam był wtedy w bezelach w ogóle? No, głównymi prowadzącymi był Tedej Coach. Okej. Okay. Tedej Coach. No ja byłem tak, można powiedzieć, na... Z coachem muszę sobie pogadać kiedyś. Na doklejka. O rybach. No, teraz... Z rybakiem? Wędkarzem. Wędkarzem, przepraszam. No tak. I ten... No szkoda, że nie było, ale no, wiesz, tak musiało być. Później w Forfanie ja pracowałem, właśnie tak jak ci mówiłem. To też super przygoda. To było życiu. Jakby przedłużenie tego całego tego
bezelostwa? Nie, tam my nie robiliśmy już tam bezeli. Nie? Ale nie chodzi o to przedłużenie w sensie coś takiego, że czy to właściwie z powodu tego, że wcześniej robiłeś to w Vivie, to łatwiej było później trafić do tego Forfanu? Tak, my mieliśmy w ogóle studio na Bobrowieckiej, gdzie Forfan miał swoją siedzibę, więc to tak naturalnie i ja sobie na tym czaciku tam klikałem, to było to śmieszne, nie wiem czy to pamiętasz, jak takie okienka w Forfanie wyskakiwały. Wiesz co, ja Forfana, jeśli mam być szczery, to znam tak naprawdę bardzo pobieżnie. Kędzior przecież tam zaczynał też, nie? A to może Kędziora widziałem kawałek Kędzior programów. Kędzior z Wieśniakiem też, no. Ten, Szajewski, przecież on jest teraz reżyserem. Tak? Tak. Ja mówię, że nie jestem animatorem publiczności, tylko reżyserem publiczności, bo muszę tych ludzi po prostu... Byłem wyreżyserować, tak. A ty, słuchaj, ty takie sitcomy prowadziłeś? Nie, ja występowałem... Nie. W sitcomach w Polsce nie ma publiczności tak jak w Stanach. Bo na przykład jak, nie wiem, tam Przyjaciele czy jakieś inne właśnie sitcomy, to tam ludzie przychodzili, te reakcje były naturalne. Ci... bo to się nazywa też warm-up, warm-uperzy. Rozgrzewacze. Tak. A ja używam animator publiczności. A często właśnie jak mówisz o tych angielskich wstrzykach, to oni mówią warm-up. Warm-up! Coś tam. To nie było w Brzyduli tych śmiechów? Nie, no Brzydula to nie jest, to jest zbudowane, to jest zbudowane takie studio. A ja tam dzięki Jackowi miałem taki epizod w Niani. Aha. Że grałem, kurde, rapera nieudacznika, co jest często... grałem, to jest za dużo powiedziane, po prostu występowałem, bo niektórzy mówią, że grają. Ojejku, a ten co, chce popełnić samobójstwo? Uciekaj, piesku! Pies z filmu Maska. Może Jim Carrey gdzieś tu się zaplata. Widziałeś film w ogóle polski w Polsce z Jimem Carreyem? Nie. Jest taki. Jest okropny, nie oglądaj go. Ale nie taki stary. Wiesz co, w ogóle takie miałem poczucie, że jakby oni obejrzeli parę bardzo dołujących polskich filmów i postanowili zrobić coś podobnego. Tam mija pół godziny i nie wiem, czy przez pół godziny... Ale Amerykanie przyjechali w Polsce. Amerykański film. Kręcili w Polsce. Tak. Tam grają też polscy aktorzy. Teraz gdzieś mi umknęło kto, ale ktoś tam fajny, sławny i tak dalej. Ale ten film był nie do oglądania. On przez pół godziny prawie się nie odzywał w ogóle. A jak nie pamiętasz tytułu, to wiadomo, że ty nie pamiętasz. Tytuły są ulotne. No ale, nie, ale bo ja chciałem tak jeszcze spuentować, że dawno się nie widzieliśmy, ale ze względu na to, że ja oglądam te twoje rozmowy, to bardzo dużo o tobie wiem. Na bieżąco. To mnie właśnie przeraża. Przeraża, nie? Bo tak jak rozmawialiśmy. Się obnażam. Się obnażasz, że to, że tam historia z tym. Historia z tabletką przeciw AIDS, czy tam HIV, też była dobrą historią. No cóż, mam nadzieję, że ktoś się może coś nauczy z no tego. Tak, no to była edukacyjna wiadomość. Taka piosenka powinna być rapowa o tym. Nagraj, ty nagrywasz rap. Ja już paru osobom próbowałem to sprzedać. Ja zawsze wymyślam super temat i chcę ten temat wrzucić innemu raperowi. A on nie chce. I oni tak długo się do tego zabierają, że w końcu ja to muszę nagrywać. Ostatnio tak zrobiłem z Ulica jest głupia. Ilu ja to raperom ulicznym mówiłem, taki kawałek musi nagrać z tej Ulicy jest głupia. Ja nie znam historii tego Liska. O co chodzi z tym Liskiem? Z Liskiem? Tak, to jest prawdziwy Lis? Czy... Tak. To jest twój? Nie. To jest Lisek, któremu z moim znajomym uratowałem życie. Bo ten Lisek, jak myśmy szli na spacer, biegał taki mały, wystraszony i w ogóle już ledwo żywy. On już nawet takiego instynktu za bardzo nie miał zachowawczego, czyli on nawet nie spierdalał ani nic, no nie? I myśmy gdzieś w ogóle zadzwonili po jakiś iluś osobach i ktoś tam powiedział, że ten Lisek, to jak my go nie zabierzemy, to on zginie w ogóle. No i
Więc myśmy go wzięli. Ale to gdzieś było tak gdzieś... W lesie. W okolicach Szczecina. No w Szczecinie w ogóle, bo w Szczecin ma lasy, w środku Szczecina są lasy, jest las Arkoński. No tak. Puszcza Arkońska. Przecież ja studiowałem w Szczecinie, nie znaliśmy się, nie zawsze porozmawiamy o starych czasach szczecińskich. I ten, no i wzięliśmy tego lisa i obdzwoniliśmy odpowiednie instytucje i oni powiedzieli, że takiego lisa można w ogóle wziąć i że to jest zgodne z prawem i tak dalej, i że zaopiekować się. I że on pochodzi, lisy są z rodziny psów i że on w sumie będzie się zachowywał dosyć podobnie do psa i można go wychować. No i generalnie ja pozwoliłem sobie wtedy na zafundowanie temu lisowi pierwszego posiłku i tam jakiegoś odrobaczania i tych takich wszystkich rzeczy, żeby... Czy zawieźliście na początku do weterynarza? Tak, tak. Niektórzy mówią do weterynarza. No, do weterynarza myśmy zawieźli. Dokładnie to ten mój kolega zawiózł tego lisa tam. No i został już u tego mojego kolegi, ale teraz jest w ogóle taki numer, że on go będzie jednak przysposabiał do życia w lesie i ja myślałem, że wiesz, jak takiego lisa, bo nie wiem, tam rok może z nim jest, czy coś takiego, że jak go wypuścisz do lasu, to go tam po prostu dojadą chamsko, ale podobno się okazuje, że nie i że gdzieś się tam idzie do leśniczego i że się go puszcza do jakiegoś tam pół lasu, gdzieś tam coś tego i potem w końcu finalnie się go zostawia w tym lesie i on się podobno powinien nawet dostosować. Ale to było wtedy, jak kręciliście ten teledysk, to było w tym okresie akurat? Czy... Nie, jak ten teledysk kręciliśmy, to było ten teledysk nie tak dawno temu kręciliśmy i on już był takim lekko oswojonym lisem. Ale to u siebie w domu go trzymałeś? Czy nie, ja go nie trzymałem, tego... to ten kupel go ma, tak? On, nie wiem, czy jeszcze go dalej ma, czy już go przysposobił, czy już jest szal z niego zrobiony. Zdradzasz pomysły na następne teledyski. Strzeliłem? Jest lisek i są taki ten... Po coś, jak tam wszystko w porządku? Były te, nie wiem, czy są teraz jeszcze fermy lisów. Lisy były bardzo popularne, ale to... Stary, nawet gdzieś u mojej babci czy prababci był taki szal z lisa. Tak, kurwa. No ja właśnie też u jakiś... Fucking, kurwa, kogoś shit, kurwa. I tak oczy, sztuczne oczy... się angielskim. Sztuczne oczy, ja po prostu, ja nie wiem, a wiem gdzie jest. Tak? Nie, nie wiem. Wilcza Góra. Jeździmy tu konkretnie, kurwa, może... W las dawaj. Znajdziemy ten, a to nie ten samochód, to nie to auto. Rzeczykiem można by było, ale... No i teraz z tunelu jest pięknie. I więc jeszcze tak, bo oczywiście odjechaliśmy od tematu tego, nie, w tych nie robiłem, w sitcomach, czasami przy jakichś filmach też jako obsługa planu, czasami jako kierowca, jak właśnie w czasie pandemii, gdy już w ogóle nie było, w ogóle programów nie nagrywali, ale filmy nagrywali, to tam czasami przy jakimś filmie pomagałem, to ci mówiłem, że miałem przyjemność wozić Wojtka Smarzowskiego na plan Wesela 2, bo kręcił... Nie wiem, czy ty nie zleciłeś jakiś tam Nie. Są informacje prasowe, tak? Więc tak. Informacje prasowe już wtedy były, więc... Ale że go woziłem, czy że Wesele 2? Nie, nie, Wesele 2, nie, no, Wesele 2. Woziłeś to solo. Wesele 2, to już były informacje prasowe, też jakieś rekwizyty woziłem na film taki aktualny z tych czasów. To ci wspominałem wcześniej, tylko nie mogę sobie przypomnieć znowu tytułu. Zaraza w domu. Miłość, kurczę. Nie mogę sobie przypomnieć tytułu, za chwilę mi się przypomni, ale to też mogę zdradzić, bo też były informacje prasowe, że dwóch tam, nie wiem, braci, kumpli chcą napaść na tego polityka znanego. Mieszkanie jest blisko agencji towarzyskiej, przychodzą do agencji towarzyskiej i w pewnym momencie przychodzi sanepid i mówi, że jedna z prostytutek ma COVID i są zamknięci na 2 tygodnie
Z prostytutkami. Z prostytutkami, z jakimiś tam osobami w agencji. Taka sytuacja, z tego co pamiętam, rzeczywiście wydarzyła się we Włoszech. Tak? Tak. To słyszałem, że wiesz... I to może stąd może pomysł. Ten, to natchnęło twórców. Tak. Brzmi jak fajny pomysł na film. Może być fajny, zobaczymy. Zaraza w domu miłości. Wczoraj... Nie pamiętam. Nie przypomnę. Tak, sobie. Właśnie tak mówiłeś mi, że tak to się nazywa. Miłość w czasie zero. No, nieważne. Może być tytuł roboczy, ale na pewno będzie o nim głośno, bo temat jak najbardziej aktualny. Temat dalej na czasie, niestety. Tak. Ale to, tak jak mówię, rozmawiajmy. Dzisiaj pani nam powiedziała, że w czerwcu restauracje otwierają, ale dzisiaj już od poniedziałku zamykają, bo zamknęli teraz mazowieckie, tam chyba pomorskie zamknęli, jakieś tam, nieważne. Ty, a jak z twoim rapowaniem? Ty tam jakieś tak sobie podrapowywałeś trochę? Tak. Ja nagrałem parę kawałków. Nawet się dograłem do twojego kawałka Nienawidzę raperów. Wiesz co? Ja bardzo lubię rapować, ale chyba ja nie tak jakby nie jestem w tym taki super dobry. Tak? Ale te kawałki, które nagrałem, cały czas cieszą się popularnością. Na przykład kawałek Jesteś taka piękna, wierz mi, jesteś tak namiętna jak siesz mi. Jak co? Jak siesz mi. No, jestem roko dla niektórych debiutant, no to przecież już każdy zna. Ja nagrałem więcej kawałków, ze Zgrywusem nagrywaliśmy kiedyś, po prostu spotykaliśmy się w studio, graliśmy w Pro Evolution Soccer i tam wpuszczaliśmy sobie pod jakieś kradzione bity i sobie tak nagrywaliśmy i tam mieliśmy chyba nagrane z 7 kawałków. Ostatnio jakiś tam dysk znalazłem, ale to chyba znalazłem 2 kawałki. Mhm. Już wiem, gdzie jesteśmy. Tak? Mhm. Do Piaseczna, bo tu tam jest... Ale co, pojeździliśmy, co? No jak, no? No ja lubię po takich dziurach różnych jeździć. No tutaj zaraz już dojedziemy do Piaseczna, tutaj do cywilizacji, a tutaj niedaleko właśnie. Tak? Tak. A tutaj jest te samochody, tam wypożyczalnia tych samochodów, co ci mówiłem, tego luksusowego. Tak. Ale i co, nikogo nie mają? No możesz wjechać, zobaczymy, co mają. Tak. To zawiniesz sobie, tu nie będzie problemu, bo to jest stacja kontroli pojazdów. Gothic Car Club. A tu... Nie, to oni garażują, bo ten... Tutaj zawsze stoją, no tak, bo przecież... W Berlinie jest taki zajebisty salon, jak się wyjeżdża... Mają bardzo dużo, ale ja ci nie powiem teraz, sorry. No. Nie chcę, żebyś mi pojechał jak... Przepraszam pana! Pan mi nie przeszkadza. Proszę. W Berlinie jest taki salon, co ma w jednym budynku, ale takim naprawdę niebitnym, jak cholera, masz salony od Skody po jakieś, nie wiem, wiesz co, Lamborghini, Bugatti, czy Bóg wie co. I masz tak salon przy salonie, a to jest wszystko pod jednym nazwiskiem jakiegoś jednego typa, no nie? Możesz sobie tam, wiesz, nie wiem, przyjść i kupić, kurna... Skodę albo Lamborghini. Albo Porsche. No tam wszystko jest. Mercedes, chyba nie wiem, czy Rojca tam nie ma, kurde, no przeokrutny salon. Przynajmniej był kiedyś, widziałem. No w Berlinie też, w Szczecinie nie byłem bardzo dawno, to co ci mówiłem, na pewno się wybiorę. Jakby się zrobiło troszeczkę cieplej. I do Berlina też bym się przyjął. No teraz to akurat nie, bo dzisiaj... Musiałem powiedzieć znowu o COVID-zie, bo jest... Syf, co? Jest jakaś teraz odmiana. Potrójne kombo jest w Niemczech. Afrykańska, angielska i jakaś tam po prostu... To jest afrykańsko-angielsko-brazylijski. No to tak, to jest coś takiego, kurde, nie wiem. Ja już to nie, tak nie, to jest, nie tak roz... to się kończy z tym multikulti. Widzicie? Lepiej, kurde. W domku izolować lokalnie. Się. I a tyle. Ty się izolowałeś wtedy w marcu? W ogóle nic. I zdrowy. Nie, słuchaj, wiesz, to nie tak, żebym był arogantem i tutaj, wiesz, ha, 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 pf, coś tam. Nie, w ogóle nie w ten sposób, ale
Po prostu tam, gdzie mam pracę, to mam pracę, gdzie trzeba tam założyć maskę, to ją założę, wiesz co, otwieram drzwi łokciem i jakoś sobie radzę. Ja od roku nie otworzyłem żadnej klamki ręką, wiem, że to jest mało ekologiczne, mam rękawiczki jednorazowe i wszystko rękawiczkami jednorazowymi. No wiesz, słuchaj, muszą być priorytety teraz, to wiesz, no, jak ja mam nie ekologia jest szczególnie jak mam, tylko... Ale jak to chowam sobie gdzieś tam na klateczce tą swoją rękawiczkę, później wyciągam, tak tylko, że już wkładam rękę. Jak odkładam, to wiesz, już wysuwam ją. Ale jeszcze o tym rapowaniu. Nie, no to jakoś tak się rozmyło. Tu jest parę kawałków, jakieś nawet przecież u Jacka w teledysku, czy jasno, czy ciemno. Fajna, fajna przygoda, no super. Ale ty, widzę, powróciłeś do rapowania na grubej kurwie po prostu. Nie no. Pół grubiej kurewce. No tam jak był ten live, no to tam już nawet koncert taki mini graliście. A, to był wielki, słuchaj, wielkie, niesamowite wydarzenie w moim życiu, ponieważ aktualnie umiem już 3/16. Tak, ty mówiłeś, że masz problem. Wtedy umiem 2. Ale ja tak samo miałem ten problem, jak już się zbliżała moja zwrotka na koncercie, to już mówię, kurwa, wiesz... Ja nie wiem, jak ci raperzy profesjonalnie się tego uczą. Jakieś dla mnie są tacy artyści, nawet popowi, którzy zapominają. Rynkowski, z tego co słyszałem, z takiej opowieści, tak, że on bardzo często zapomina tekst i gdzieś tam sobie kładzie. Fajne jest... Ja słyszałem, że ci Rolling Stonesi też zapominają. Czytałeś książkę Kif, bo słyszałem. Wiem, że już czytałeś książkę Kif, bo mówiłeś tutaj... Mika Jagera też chyba czytałem. Ale Kif jest rewelacyjna, co jak jeździli z tym swoim lekarzem na koncerty. Najbardziej mi się podobało, jak ćpali Herę i z Johnem Lennonem. I szukali jej po jakichś ciemnych miejscach Londynu, niczym w powieściach Dickensa. Tak było to opisane. Tam było też opisane, jak nie wiedziałem, że John Lennon też tam sobie u niego lubił dziabnąć po kabelkach delikatnie troszeczkę Herki, nie? Golden Brown. Ja też nie wiedziałem, prawdę mówiąc, już nie pamiętam tego, oni pisali generalnie taką jakąś ciekawostkę, że tak finalnie to zawsze ich się uważało za większych wariatów, a on uważa, że to generalnie Beatlesi byli dużo bardziej pojebani niż oni. Tak jak był z tego Beatlesi na pewno dużo też kwasów jedli. No też, ale on mówił, że w ogóle w takim zachowaniu, nie wiem, może lepiej demolowali hotele. Oni mieli ten w Niemczech na początku występowali, już nie pamiętam w jakim mieście. Beatlesi? Tak. I co? Tam powstała ta fryzura, tam. No, tam ostro imprezowali, później wrócili do Anglii i ta kariera tak jakby rozkwitła ich. Na przykład Rolling Stonesi w ogóle zaczęli swoją karierę od grania coverów. To jest zajebiście ciekawa rzecz. Oni w jakim młodym wieku zaczynali. Tak, i oni mieli na przykład w Londynie pełną salę i oni nie grali w ogóle żadnych swoich piosenek, ponieważ nie było żadnych. Tam w tej książce fajnie było, nie wiem, czy ty pamiętasz, że jak tam wynajmowali jakąś chatę, to tam prąd był na pensówki. To zbierali butelki. Było coś takiego. Zbierali tak, butelki, początku. Żeby tak, na samym początku. No niezła kariera, ale teraz nie za bardzo się kochają. Szczególnie Mick Jagger. A Mick Jagger z Kiffem? Tak. Kurwa i słusznie, bo moim zdaniem Mick odpierdolił kurna chamski numer po bandzie, czyli kurwa został serem. To jest kurwa moim zdaniem po prostu totalny wstyd. Gościu, który kurwa stworzył całą karierę swoją i zapracował sobie na wszystko co ma, wziął i klęknął przed jakąś starszą panią, która po prostu... Zamienia się w jaszczura. Po dwunastej. Która jakby inteligentna nie była i nie była zaciekawiona swoim krajem, to umówmy się, że jednak po prostu urodziła się w odpowiednim miejscu i czasie i dlatego jest tak, jak jest. No i to jest dla mnie po prostu wstyd, że ten gościu wziął i przed nią uklękł. Uklękł, bo żeby dostać tytuł Sir, trzeba uklęknąć przed królową. I
No i na przykład Kifrichos totalnie z niego brechtał. A tak poza tym to pewnie wyruchali sobie wszystkie szmule nawzajem i tak dalej. A to on się spotykał z jego byłą dziewczyną. Ja tam tą książkę dawno czytałem, ale to... Ja już tego też nie pamiętam wszystkiego, ale... Nawet jej nie czytałem, tylko słuchałem tak jak ty, bo ja uwielbiam tak samo jak... Ja chyba nawet jeszcze to przeczytałem, wiesz? Ale teraz ci powiem jedną rzecz. Jest kurna zajebiście ciekawy film. Czekaj, kurwa, tylko jakie to było nawiązanie do tego, żebym sobie przypomniał. Kurwa, znowu zapomniałem. Ale jakiś nowy? Tak, na HBO jest film o tym, jak film się... czy serial? Film. O tym, jak się spotkali. To jest fakt. Fakt. Na faktach. Nie? Tak. Uh-huh. I spotkał się Muhammad Ali z Malcolmem XX z. Malcolmem X, raczej nie X. Z jakimś znanym futbolistą amerykańskim, czyli kimś u nas totalnie nieznanym. Generalnie założenie jest takie, że po prostu Muhammad Ali, jeszcze jak był totalnie młody, wziął i jakąś walkę wygrał. I wygrał tą walkę, po tej walce miała być impreza i zajebisty czas, a Malcolm X postanowił mu spierdolić, kurwa, całą wygraną i go ściągnął do jakiegoś hotelu i rył mu beret przez, kurna, ileś godzin o tym, jak to on teraz musi stanąć po stronie czarnych i w ogóle to nawet nie chodziło o czarnych, tam było takie stowarzyszenie dosyć islamu czarnych, z którego to finalnie Malcolm X też pod koniec życia się wypisywał, ale gdzieś tam był pod ich wpływem i on próbował ich zapisać wszystkich do tego ich religii islamskiej, ale kurwa, czekaj, nie mogę sobie przypomnieć, bo to było jakieś takie właśnie zajebiste nawiązanie do Beatlesów, czy wiem, do Rolling Stonesów. O, jeszcze z muzykiem się znanym spotkali. I kurwa, ten cały Malcolm X cisnął temu muzykowi, że on robi w chuj kurna popu i że na tamte czasy oczywiście popu i że on w ogóle robi muzykę dla białych i że on nie robi muzyki z prawdziwym przesłaniem i tak ale dalej. Ale to jest fabularny film. Tak. Ale nie wiesz jak się... No, no dobra, sprawdzę sobie, bo mamy już miał. I on tam mu pierdolił te wszystkie te kocopoły i on mówi do niego tak, a ten muzyk oprócz tego, że był znany, miał również własną wytwórnię i wydawał już nowych muzyków, głównie czarnoskórych albo prawdopodobnie tylko takich i on mówi do niego tak, temu Malcolmowi odpowiedział, mówi, słuchaj, to ja ci opowiem jedną taką historię. Teraz mój jakiś tam jeden z muzyków z takiego zespołu, co wydaje, napisał taką kurwa piosenkę. Nawet im to pykło. Dotarli na 90. któreś miejsce listy billboardu, no i to jakoś tak działało. No i wiesz co? I napisali do mnie z Europy, że chcieliby zrobić cover tej piosenki. No i zapytałem się tego mojego muzyka, czy taki zespół z Europy, z Londynu, może zrobić cover. Myśmy nie wiedzieli za bardzo, co to jest. Taki zespół Rolling Stones się nazywał. I on powiedział, że nie, że w żadnym wypadku. Przecież, kurna, jak oni zrobią tego cover, oni są białasami i prawdopodobnie skończy się to tak, że oni będą bardziej popularni z tą piosenką niż ja, który to wymyśliłem. Mówię teraz w imieniu tej osoby. I w ogóle nie wchodzi w grę. Na co ten muzyk temu swojemu koledze odpowiada, mówi tak, ale na szczęście ja nie musiałem pytać się o zgodę moich muzyków, bo miałem tak podpisany kontrakt, że to ja decydowałem o tym, co się stanie z tą piosenką. Więc wylałem się na te jego pierdolenie o tym, co on by chciał i im to
sprzedałem. No i co się kurwa stało? Stało się to, że faktycznie piosenka mojego kolegi z wytwórni spierdoliła z billboardów w 5 sekund. Wszyscy zapomnieli, że on to zrobił. Wszyscy za tą piosenkę znali i podziwiali Rolling Stonesów. No i ten muzyk, który to napisał, wpadł w depresję. Na pół roku zamknął się w domu, wkurwił się, załamał i tak dalej. Trwało jego depresja pół roku. Dokładnie tyle po czasu, ile zajęło wypłacenie tantiemów z tej piosenki. I jak przyszedł pierwszy rachunek, to on przyszedł do mnie i powiedział: słuchaj, kurwa, mogę dla Rolling Stonesów jeszcze coś napisać? Zielone. I on mówi, ten gościu: słuchaj, ja takie coś robię dla czarnej społeczności. Robię dla niej to, że zarabiamy kupę szmalu, a ta banda białych muzyków cały czas zarabia na nas szmal. Wszędzie, gdzie oni grają ten utwór, leci do nas kasa. Więc ja załatwiłem sprawy komercyjnie. A nie wiem, czy widziałeś ten film o Beastie Boys na Apple TV? Nie. A ten... Jest fajny. Ale to dokument? Dokument. Tak? Tak. Bo teraz na przykład wyszedł na Turniusie, no to na kurwa nudny jest. Chuja tam się. Wszystko widzieli. Tak. Ale ten Obisty Boys jest fajny, to właśnie tak jak tutaj mówisz z tym właśnie muzykiem, że oni w pewnym momencie, jak oni z Ram DMC jeździli w trasę. Tak. I oni specjalnie chcieli, wiesz, podłączyć się pod białych chłopców, bo biali chłopcy będą się pokazywali w MTV, i żeby ten rap później, wiesz, wywindować do góry. Tak. No i tak się stało. I oni tą pierwszą płytę, pierwsza płyta super... License to You? License to... Nie, nie. Mówisz o Beastie Boysach? Beastie Boysach. License to You. No chyba, że jeszcze nie licząc, oczywiście oni mieli jakieś tam płyty punkowe, ale nie. Ta ich płyta z wielkim sukcesem, pierwsza to jest License to You. Ale to nie mówisz tam, gdzie jest Sabotaż. Nie. Nie, tam Sabotaż jest... Sabotaż to jest w ogóle ileś płyt tu, dalej. Dalej, no. Tak. Nie, nie, bo to już... Ty, przecież jak nie wiecie, Wini przecież handlował winylami. Tu przywoziłeś do Warszawy bardzo dużo winyli, nie? I nie tylko. No tak, ale License to You to są stare w ogóle... To jest pierwsza, tak? No, nie, no to w ogóle nie te czasy, to... Czyli tam jest... wiem. You gotta fight for your right to party! No tak, właśnie o to... Oni nie byli z tego zadowoleni. Dobra, no, musisz sobie obejrzeć, wy też sobie tu, możecie zobaczyć. Bardzo, bardzo fajny film. A to jest też ciekawostka na przykład a propos nich, że oni zrobili ten. Zrobili ten numer, po czym, nie numer, tylko płytę, która była połączeniem rocka z rapem, która wypierdoliła mistrzowsko, a potem zrobili płytę Pulse Boutique, która moim zdaniem była jedną z najfajniejszych płyt. Ale w ogóle się nie przyjęła i tam jest właśnie wszystko o tym, że ci przerywam, żebyś nie powiedział, proszę mi nie przerywać, że oni wyjechali do Hollywood, i tam sobie, wiesz, imprezowali, wynajęli, mieli bardzo dużo pieniędzy, wynajęli sobie jakąś willę, przebierali się, bo tam jakiejś tam pani, jakiejś projektantki mody, to było... Był taki na przykład Tredisk, Ladies, I oni poprzebierani? No. Nad basenem jakoś tak, no, coś takiego? No, w takich śmiesznych, funkowych strojach. Tak, no. No to właśnie w tym domu oni znaleźli to w szafie. Tam było w ogóle wszystko samplowane z Isaaca Hayesa, no nie? To nie wiem, ale... No potem jak się natknąłem na płytę Isaaca Hayesa, to ale ta płyta, się ta płyta w ogóle, tak jak mówisz, że nie była w ogóle zauważona. No tak, ale właśnie nie do końca, bo potem wydali Check Your Head bodajże i Check Your Head tak wypaliła znowu, że zaczął się Pulse Boutique sprzedawać. Aha. No tak. Także... Fajnie, bo wszystko jest teraz na streamingach, na Tidalu jest, czy tam na jakimś, chyba ze Spotify'a korzystasz, tak? No trochę korzystam, aczkolwiek trochę tego nie lubię, a trochę to uwielbiam. No tak, bo jakbyś miał wozić, kurczę, stertę płyt
tak jak się nienawidzę tego jako wydawca, bo wolałbym, żeby się opierdalały dalej CD-ki, bo żeby było więcej szmalu zarabiać, a uwielbiam to jako użytkownik, bo mam dostęp do całej masy muzyki, której nie muszę gdzieś tam wozić i tak dalej, no nie? Także mam mieszane uczucia, natomiast to już tego nie podtrzymasz, jest jak jest, więc trzeba się po prostu dostosować. Ja wiem, że ty lubisz filmy. A lubisz psy? Nie. Wiesz dlaczego? Bo później odkryłem, że przecież ta główna postać to jest stary esbek, no więc to jest ten zły skurwysyn, a on jest przedstawiony jako bohater, my go powinniśmy nienawidzieć. I to jest sytuacja, w której zostałem zrobiony totalnie w chuja, bo jak to oglądałem pierwszy raz, to nie łapałem takich kurwa niuansów. Mhm. I właściwie główny dobry jest głównym złym. To bandyci byli już lepszymi ludźmi niż esbecy, bo jak wiadomo, to są podliźli, ohydni, wstrętni ludzie. Nie, bo tam był, jest tam taka scena, a propos jeszcze tych zapominania tekstów. No. Tam Cezary Pazura na swoim YouTubie opowiadał o, nie wiem czy widziałeś, oglądałeś ten jego kanał, opowiadał o kulisach. Widziałem kawałek, no. Opowiadał o kulisach nagrywania właśnie psów. Pewnie już trójki, tak? Czy nie, właśnie tej jedynki. I że Janusz Gajos, szanowny pan Janusz Gajos, no, miał problem z zapamiętaniem tam jakiejś tekstu niemieckiego, jak tam przychodzą tego łącznika, że dosiadają się do stołu, nie wiem czy kojarzysz. Nie, nie kojarzę z tego nic. Bo ja tam ten film znam na pamięć. I jak będziesz oglądał, to możecie sobie zobaczyć, jest tak fajnie, tam właśnie Cezary Pazura o tym opowiadał, że on ma karteczkę na nogach, a jest tak, wiesz, kadrowany tylko do stołu i wiesz, tu mówi i tak w takim w ogóle, że jak tego nie wiesz, że on czyta, że wiesz, patrzy na kartkę i mówi. Kartka. Czyli sobie oldschoolowego prompterka. Prompter sobie oldschoolowy. Prompterek, tak. No. Ale to fajna akcja. Aktorzy też mają, wiesz, teraz to wszystko kręcą na cyfrze, to możesz sobie tych dubli nagrać, nie? No i tak i nie, bo ale nagrywają dużo. Czas kosztuje wszystkich, tak, to nie czas, jest no, oczywiście. Tylko, w filmie kończy się dzień zdjęciowy, wiesz, że masz dzień zdjęciowy do 17, jest kurczę 17, wszyscy wychodzą z planu, bo nikt nie ma ochoty płacić nadgodzin. Wiem, u tych zajebistych profesjonalistów tak jest, nie? Ale jak tam czasami jest to mniej profesjonalnie, to się postara ekipa czasami zostanie. No tak, no tam z 10 czy tam albo zapłacą nadgodziny. No ale jak kiedyś kręcili to na tych taśmach, to czasami był, wiesz... Nie, to była w ogóle masakra, słuchaj. Ja chciałem kiedyś na taśmie kręcić teledysk 100% 2. Wycofałeś się z tego. Tak, ale byłem bardzo bliski popełnienia tej głupoty, uważam, bo jednak to by było bez sensu. No i co? No i przemówiła do mnie ekonomia, no. A przede wszystkim to do mnie przemówiło, że właśnie musielibyśmy w każdej scenie we wszystkim się strasznie pierdolić, żeby to wyszło. Żeby to wyszło, no. No w związku z tym podarowaliśmy sobie. Natomiast dalej są ci reżyserzy, którzy nie chcą słyszeć. No tak. Spielberg do nich należy, Tarantino, nie wiem czy nie Scorsese. Jeszcze iluś. Wiem, że w ogóle oni uratowali Kodaka, jeśli chodzi o taśmy filmowe. Uh-huh. I mieli do wyboru albo Fuji, albo Kodaka. I wybrali Kodaka i Fuji przestało w tym momencie już robić tam taśmy filmowe. No nie? No, czasy się zmieniły, kurczę. Ja jestem mniej więcej, no ty troszeczkę starszy jesteś, ale ja lubię wspominać te stare czasy, te nasze. Tutaj w niektórych rozmowach też wspominałeś. Ale jest umawianie się, wiesz, pod trzepakiem, czy tam w jakimś miejscu, w parku, czy tam my się przy ratuszu spotykaliśmy, telefonów nie było, były telefony stacjonarne i też nie każdy miał telefon stacjonarny, to było zajebiste, a teraz w telefonie masz i komputer, i gry, i
wiesz, ten telefon do dzwonienia to już jest taki, można powiedzieć, dodatek do tego smartfona. Masz kamerę, którą teraz nagrywam. No, ja uważam, że ogólnie to było chujowe, że nie było smartfonów i świetnie, że one są, tylko faktycznie jest ta jedna rzecz, z którą ja nie mam żadnego problemu, czyli tak zwane przebodźcowanie. Ja nie mam w ogóle problemu z tym, że muszę się gapić w jakiegoś Instagrama, nie wiem ile razy, nie wiem dlaczego. I głaski liczyć. Ludzie mają z tym problem, tego w ogóle nie rozumiem. Natomiast jedyna rzecz, jaka jest i która mnie wkurwia, to jest to, że każdy oczekuje, że ja jestem zawsze dostępny. I że taki motyw, że na przykład, nie wiem, nie odbieram 2 godziny czy coś, to już ktoś dzwoni, coś się stało? Aha. Gówno się, kurwa, stało, nie odbieram 2 godziny. Rozumiesz, no, kurwa? Taka smycz to jest, tak? Taka smycz. I to mnie w tym wkurwia. I ja ci powiem, że mam takie na przykład coś, że jak po prostu słyszę dzwonek, a ja mam takiego zwykłego... To wiem, to... Frajerski, ale... To od razu... Kurwa, dać! Wiem, dlatego jak dzwoniłem do ciebie i to sobie tam przypomniałem, teraz Fini podchodzi do telefonu i mówi: kurwa, mać! Tak jest, trochę... Czasami tak jest, kurczę, chcesz mieć chwilę spokoju, a akurat jest tak, że jeden telefon dzwoni, drugi, trzeci, czwarty, pani z banku i wiesz... Tak, albo ludzie, którzy myślą, że kurwa dzień się zaczyna od 8 rano. Ja wstaję jakoś wcześniej. Chyba, że się położę, wiesz, bo oglądam sobie seriale do 3-4, no to już wiadomo, że się nie obudzę o 7, ale tak jak kładę się o 12-1, to już tak o 7 się przebudzam i tam nie wkładę się jeszcze na drugi boczek, gdy tak zwana dosypeczka i jeszcze sobie śpię. Ja najchętniej chciałbym, żeby w ogóle nie było jakiejś godziny, o której się trzeba budzić. 15 byłaby taką dobrą godziną, taką w sam raz. Nie, dla mnie nie, kurczę, nie. Ja jestem naszym markiem, ja lubię siedzieć, ja bym siedział do 5 w ogóle bez żadnego. Szczególnie teraz, jak wiosna się zaczyna, już wiesz, słoneczko uderzy w okiennicę, otwierasz okienko, łapiesz te promienie słońca, zasłonić kotary, kurwa, Hera i drugi strzał i odpływasz. Nie, ja lubię sobie wyjść, teraz jak się zrobi ciepło, będę sobie ćpał sport, mam piłeczkę, będę chodził sobie, nawet nie będę chodził, tylko będę sobie jeździł do boisko tutaj koło mnie. Będę sobie rzucał do kosza, będę jeździł sobie na rowerku, gdy nie będzie nagrań i będzie pięknie, nie? I ten bebzon troszeczkę się na pewno spadnie, nie? No właśnie, taka sroga zima była. Ja chciałem uruchomić porządne jeżdżenie na rowerze i po prostu się w ogóle nie dało. Ostatnio już zacząłem znowu jeździć, ale znowu jakiś wyjazd wyszedł i taki mój nie... jakby to powiedzieć, nienormowany czas tryb pracy. Życia mnie bardzo mocno wybija z tego pantałyku ćwiczenia i w ogóle dbania o siebie. No, ciężko w podróży cały czas jeść tak, jak się powinno i w ogóle to całe życie jest jakieś takie ciężkie, cholera jasne. Mimo, że moje jest dosyć lekkie, ale i tak jest ciężkie. Nawet myślałem, żeby wziąć ten przekąskę ananasa. Nie wiem, czy lubisz, ale mówię, już nie chciało mi się kroić. Ja zresztą już jest późno, chciałem, jak wcześniej myślałem, że jak się spotkamy, że wcześniej sobie chapnie ma ananaska. Ananas symbolizuje dla mnie dobrobyt. Tak, ale, ze starych czasów. No słuchaj, za komuny to ja może... W puszce, kurde, w puszce to wiadomo, to był spas, że ja pierdolę, ale taki prawdziwy ananas to ja za komuny nie wiem, czy raz albo dwa razy to widziałem i po prostu ja ci powiem, że na przykład jak są święta, to ja czasem mam taką przebitkę, że kupuję sobie ananasa i potem nawet go nie zjem, zje go ktoś inny, ale w ogóle sam fakt, jak on stoi na stole i tak wygląda to jakoś jest... majestatycznie, to... Robi to na mnie spore wrażenie. Ja lubię ananasy. Są nawet miodowe ananasy takie, kurczę. Naprawdę? Wypasione, oj kurczę, są przepyszne. A wiesz co, mi się wydaje, że... A gdzie w ogóle rosną ananasy? W jakiejś Afryce czy gdzie? Cholera. W Hiszpanii myślisz, że rosną ananasy? Chyba nie, te, które
kurczę, nawet patrzyłem, ten chyba był z Dominikany, kurczę, ten co teraz kupiłem, nie chcę powiedzieć, nie chcę tu idioty się zrobić. Mi się wydaje, że ten, że taki ananas z drzewa, to musi być dopiero historia. Ale on musi chyba troszeczkę jeszcze dojrzeć, powiedz. A ja lubię, powiem ci, taki właśnie nie ten, niedojrzały. W ogóle... A piłeś wódeczkę pod ananasa? Nie. Ojejku, ojej, znaczy no my kiedyś właśnie z Jackiem piliśmy i ja teraz jakoś jak z bratem się spotkałem i z ojcem i jakoś kurczę, nie wiem, były ananasy, kurczę, czy kupiliśmy specjalnie, że pod ananasa, tak kroisz go w te takie trójkąciki trójkąty, no. I tak jak pod cytrynkę pijesz, no. Nie? A też ten kumpel był u mnie i miałem tego ananasa i tam jedliśmy sobie właśnie jakieś tatarki, na początku ogóreczki, ja mówię, ty pod ananasa i z bratem piłem i z tym kumplem też. I to wchodzi super, bo wiesz, walisz taką zimniutką wódeczkę, zagryzasz ananasem, słodycz, on jest troszeczkę słodki, troszeczkę kwaśny, super, polecam. No, to wtedy to jest picie wódki na bogato, nie? No i wiadomo, musi tylko, być. Że problem jest z tym, że ja tak nie lubię wódki, że... Ale piłeś, mówisz, że tak, lubię. Tak. No, ja lubię być pijanym, nie. Aha. Lubię smaku wódki. Natomiast dla mnie wódka sprawdza się dobrze po prostu pod te wszystkie nasze słowiańskie potrawy. Ogórki albo na przykład śledzie i tego typu rzeczy. No nie wspomnę o różnego rodzaju mięsiwach, ponieważ nie jest teraz mięsa. Nie spożywam, ale generalnie no po prostu, ach, jeszcze ze starych dobrych czy niedobrych czasów, to pod słoninę, no to w ogóle... Sało, to gdzieś tam też na wschodzie... Ukraińską, tak, czy tam, litewską. Cała biała taka, albo pod... Tak. No, jadłem takie coś, to jest bardzo świetna dobre. Rzecz. Aha. Ale myślisz, że jeszcze do mięsa powrócisz? Myślę, że nie. Kurde, ja lubię polędwiczkę sobie zjeść. Teraz dużo robię tatara, steków. Ja tatara robię z tego, z łososia czasami. Z tuńczyka jest jeszcze też bardzo dobry. No, tuńczyk jest, kurczę, wyśmienity. Teraz dostałem taki fajny kawał ten. Tuny? Nie, łososia? Właśnie łososia od kolegi, dzięki Oskar. Ale taki pierwsza klasa i właśnie z tego robiłem ten... No tatarek z łososia, tam w Mielnie też mieliśmy takiego świętej pamięci pana Janka. On nam wędził węgorze, przywoził takie... Przywoził nam po drugiej stronie ulicy, tam jak właśnie idziesz do Diona. Już nie żyje, także można mówić, że o tych węgorzach i tego... Cieplutkie, bo nie wiem, czy kiedyś jadłeś na ciepło takiego węgorza. Nie, ja węgorze tylko na zimno. Ale nie podgrzewałeś na talerzyku? Nie ma żadnego, kurna, na ciepło, to jest, wiesz co. Puszek się robi. Narkomańska fada. W takie rzeczy nie wchodzę, kurna. Od razu krusz swoje, jejo. Niestety to są właśnie rzeczy, które są za nami, to mnie smuci. Fajnie właśnie, można powspominać. Nudy. Dlaczego? Zobacz, prowadzisz ten zajebisty kanał na YouTubie, spotykasz zajebistych ludzi i to daje ci też tę pozytywną energię. Ja zawsze mówię, słuchajcie, tej publiczności mówię, ale rzeczywiście tak jest, jeżeli wy dacie pozytyw... W domu miłości zażywać zarazy. Jeżeli wy dacie pozytywną... Się nie zarazić. Rzeczywiście tak jest, jeżeli ja wierzę w takie rzeczy, jeżeli dasz pozytywną energię ludziom, robiąc jakąś odprawę i oni później tą pozytywną energię przekażą tej osobie, która, nie wiem, śpiewa, występuje na scenie i tak dalej, no występ bez publiczności to nie ma sensu, przecież nawet dla takich amatorów to daje, wiesz, kopa publiczność, tak, bo on robi to, osoba występująca, nie dla siebie, żeby zarobić jakiś hajs, tylko dla niej, tak? Nie rozumiem. No, tą pozytywną energię, żeby publiczność przekazywała osobie występującej. No tak, tak, no to wiadomo, że na pewno daje kopa. Ja tam nie wiem o tym nic, bo grałem może 10 koncertów w życiu i żadnego nie pamiętam. Najebany? Tak, byłem po prostu potwornie pijany i udawałem, że to jest w ogóle jakikolwiek koncert. Wątpię, żebym nawet jedną szesnastkę zarapował poprawnie. Czyli na freestylu troszeczkę. Nie, na wielkim bełkocie. Kiedyś przechodziły takie rzeczy.
Chociaż są raperzy w naszym kraju, teraz nie wiem, nie będę może wymieniał, bo nie wiem, czy to ktoś to odbierze, że może to jakaś ujma, a ja akurat mam to z podziwem, mówię o tym z podziwem, ale znam na przykład takich, co potrafili być nawaleni w trzy dupy tak, że ja pierdolę i nagle zaczynał się koce i bak! Kurwa, jak... Na... Zapaliła się czerwona lampka, od razu trzeźwy. Kurwa, zajebiście koncert, kurwa, koleś prowadzi. Lata praktyki, nie? Pewnie też, ale myślę, że też jakieś takie trzeba mieć swoje predyspozycje, bo myślę, że paru osobom to tam mimo lat praktyki to i tak by to nie wyszło, a... Może było jakieś, wiesz, wspomaganie. Nie. Myślę, że to akurat po prostu tacy ludzie, którzy tak no, potrafią to opanować. Jak nie? Gadaliśmy o właśnie tej książce Kifa, no to on miał, że nie wiem, czy pamiętasz, gdzieś schowane za jakimiś tam kolumnami no. I tam chwila na wodę i oni tam schodzili i sobie szurali delikatnie. Musisz sobie przypomnieć tą... Może tak, ale wiesz co, jest jeszcze tyle innych fajnych książek o popieprzonych gwiazdach rocka. To fakt. Na przykład o tym, czekaj. David Bowie? On też bym przeczytał, ale podobno mama, totalnie pojebana biografia jest tego gościa, co miał później co miał później wylew krwi do mózgu i miał później program potem w MTV kiedyś. Boże, jak co jadł te... Wiem. Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, dokładnie. I Ozzy Osbourne to podobno, kurwa, był królem melanżu. Bo na przykład czytałem... Daj lewy pas, bo ten lewy tak. Pas zawsze tutaj idzie szybko. Czytałem biografię Herbie Hancocka. I jest to bardzo ciekawa biografia. O kurwa, ale byśmy się rozjebali. Ale się nie rozjebaliśmy. Wiem, nie. Przepraszam pana. Bardzo tutaj po. Ale nie, tutaj to miałeś spoko, ale tam chyba nie, ja nie widziałem jak z tyłu. Nie tutaj słuchaj, nie skręcaj, jak on ci pokazuje w lewo. No. Musisz pojechać prosto. Aha. I dopiero przy radarach zawrócimy. Dobrze. Ze względu na to, że niestety. Że po prostu tak. Nie, ze względu na to, że tutaj była ulica otwarta. A teraz już nie ma. Ale zamknęli. To weź jeszcze dokończ o tym Herbie Hancocku. No widzisz, ja że to jest bardzo ciekawa książka, jeżeli się fascynujesz muzyką i zagadnieniami muzycznymi. Natomiast jeśli ktoś chce tam znaleźć jakiś rock and roll czy tego typu rzeczy, to totalnie w tej książce nic takiego nie ma. Niektóre biografie to mnie wkurza, że tam bardzo dużo jest o, wiesz, tą płytę, tą piosenkę, tak, nagrywali. Niektóre są fajne kulisy piosenki. Ale ja się właśnie takimi rzeczami totalnie jaram. I Herbie Hancock właśnie o takich rzeczach tam opowiada. Na przykład jak oni u Milesa Davisa zespół Miles Davis zakładał i zrobił taki numer, że zostawił trzech muzyków w swoim tym, w swojej piwnicy na 3 dni samych. I oni cały czas tam coś sobie komponowali, grali i tak dalej. I on w ogóle w pizdu gdzieś poszedł. I oni byli cali w szoku, że kurwa, co to jest? On organizuje zespół, a jego nie ma. Po czym się okazało, że był takim cwajakiem, że miał wszędzie kamery zamontowane w tej swojej piwnicy i on ich przez 3 dni oglądał, ponieważ on wiedział, że on był tak wielką sławą i tak wielkim autorytetem, że mógłby ich trochę przytłaczać. Tak. Prosto jeszcze, proszę. Naprawdę? Nie tak. Tu? Że mógłby ich trochę przytłaczać. I on chciał zobaczyć, jak oni się zachowują naturalnie bez jego obecności. Bez ingerencji obserwatora. Aha. Jak w fizyce kwantowej. Obserwator. I musisz jechać jeszcze prosto. Tak? Jeszcze tak, nie tak, tu? Tak, tak. Nie. Obserwator no, tak jest to wpływa na obiekt obserwowany. I takie coś. Ciekawostka, no, kto by pomyślał. A ten o Ozzy Osbourne, ten? O Ozzy Osbourne nie czytałem. Ale żebyś przeczytał o tak, tym wariant. O tej Sonie ostatnio czytałem. Słuchałeś? Czekaj. Czytałeś? Właśnie nie słuchałem. Ty na audiotece? Tak.
powinien być sponsorowany. Właśnie chciałem to powiedzieć, słuchajcie, sponsorujcie. Tam są kody, takie mogą ci wysyłać Audioteka. Wiem, na ileś tam mój książek. Brat cioteczny zawsze daje mi taki prezent na ten, na święta. Trzy książki, jest to wykurwiasty prezent, może mi dawać zawsze taki prezent. To znaczy już niedługo, jak będę oczywiście sponsorowany, współpracował, a potem będę współwłaścicielem Audioteki z powodu zwiększenia ich obrotów i tam wszystkiego, no to, to już wtedy nie, ale do tego czasu. Ale niektóre audiobooki są fajne takie, że kilka osób też czyta. Ja tego kurwa nie lubię. Nie, to już taki, jest taki, audycja radiowa. Taka audycja radiowa, tak. Tak, natomiast teraz czytam książki pana Marka Krajewskiego. Czekaj, tu gdzieś w lewo, czy coś? Nie, nie, musimy jechać. A, jeszcze. Pana Marka Krajewskiego książki czytam i wstyd mi, ale to nawet nie przeczytałem, kto czyta to, ale ta osoba, która to czyta, jest po prostu fenomenalna. Ten człowiek, no po prostu czyta to tak świetnie, to tak wszystko sam odgrywa, robi przerwy. A niektórzy i tak też dalej. Aktorzy super czytają. Jest świetny ten człowiek i naprawdę. A słuchałeś, jak czyta młody Maciej Sztur, jak czyta Króla? Nie. Ale, aha, czyli w ogóle nie. A serial oglądałeś? Nie. Słyszałem, że jest fatalny. Fajny jest. Naprawdę? Tak. Tak? Tak, tak. Słyszałem, tak, że sceny walki wyglądają nieprawdziwie. Tak mi ktoś powiedział. Jak na polski film. A, bo jak już zacząłeś, to już spieprzyłeś wszystko. Jak na polski film. Nie ma takiego czegoś jak na polski film. Nie. Jak na polski film. Nie, na jak na polski film jest albo naprawdę zrobione. Chujowe, tak jak wszystkie inne. Nie, to jest wykurwiaście zrobione. Tak? Tak. Wykurwiaście, mi się bardzo podoba. Okej, okay, no to wiesz, może... A Ślepnąc od świateł ci się podobało? Oczywiście. Wykurwiasty? Tak. No, to jest tak moim zdaniem bardzo dobrze nakręcone, tak jak Ślepnąc od świateł. Musiałem dojrzeć do tego serialu, oglądałem go na raty. Miałeś dwa dni. W końcu jak... A ja nie, bo miałem problem na początku... Że ty miałeś ten sam pomysł? To o to ci chodzi, nie? Nie, w ogóle. Nie miałem tego samego, miałem tylko troszeczkę podobny, ale... W lewo tu, tak? Tu w lewo? Tak, zawracamy. Nie na tych światłach, tylko dopiero kurwa na tamtych następnych. Naprawdę? Tak. Ale tam otworzą niedługo. Nie, mi na początku nie odpowiadał to całe takie zalewanie Warszawy tym i ten taki lot jakiś dziwny. Co tam woda zalewa Warszawę i tak dalej, a potem przyzwyczaiłem się do tego, przestało mi to przeszkadzać, no i wiadomo, bardzo fajny film. Bardzo fajny serial. No, podobał mi się też. Zresztą chyba też w ogóle nagrody pozbierał i gdzieś chyba w Stanach był całkiem popularny i tam, jeżeli w ogóle ludzie z Ameryki oglądają cokolwiek poza Amerykę, tam jest fajnie, że te role aktorskie nie tylko, że Więckiewicz zajebiście gra i Fryd zajebiście gra, ale ten Saful też zajebiście gra jak na tego. O, ten se tu zajebał. Znaczy, wiesz co, ja ci powiem tak, do Safula się przyzwyczaiłem pod takim względem, że ta jego rola miała być taką, że on był trochę taką osobą mało ciekawą. To była mało ciekawa postać, tak jak w Gwiezdnych Wojnach Luke Skywalker, przecież to zwykły nudziarz. No tak. To jest fajny, Han Solo, kurwa, tak? Nie Luke Skywalker, nudziarz. Więc czasami główni bohaterowie są po prostu nudziarzami i to chyba... udźwignął Saful. No wiesz, poza tym ja pierdolę zagrać z takimi aktorami. Tak, jeszcze, nie? I kurda, nigdy w życiu się nie studiując aktorstwa i nie mając w tym doświadczenia, no to wiesz, na pewno jest co pogratulować, no nie? Uwielbiam tą scenę, taki monolog Więckiewicza o depresji. Nie wiem, czy kojarzysz na... Nie. Tu zawracamy. Aha, dobra. O depresji, że... Puszczam to często na jakichś, wiesz, imprezach, jak ktoś nie oglądał tego serialu jeszcze i że wiesz, ta wywłoka przyjechała, znaczy się teściowa moja. Takie kurczę rzeczy. Depresja, kurwa, depresja. Pomnik sobie postaw w domu ogródku. Depresja, kurwa, złotymi literami jak w Hollywood. Depresja! Musisz sobie to...
Musisz to sobie tam... No są te sceny powycinane. A wiesz, jaki film ostatnio zajebiście ten... No bo coś poleć. Poluję i polecam. Sound of Noise. Słyszałeś o takim filmie? Nie. To jest bodajże szwedzki film, albo przynajmniej skandynawski. Jest na HBO czy gdzieś? Nie, właśnie jest jeden z nim problem. Nie ma go nigdzie, ale go polecam. A na Wiesz co, ja torrentów żadnych nie ściągam, natomiast jeśli chodzi o takie jakieś serwisy, że wpiszesz nazwę tego filmu i wpiszesz online, to nie ma. Bo są serwisy jakieś streamingowe. Ale oglądałeś go? Oglądałem go kiedyś dawno, bo ktoś go, nie pamiętam, albo w telewizji raczej nie, myślę, że ktoś go kiedyś przyniósł po prostu na jakiejś płycie, albo cholera wie na czym. Ja czekam teraz na film Najmro, o Zdzisławie Najmrockim, królu złodziei. Aha, okej. Okay. Znasz postać? Nie. No jak? No nie znam króla złodziei, no. No kurde, chyba z 30 razy uciekał, kurde, z więzienia. No z więzienia. Tak? Polak? Może trzy... Polak. Więc nie oglądałeś 997, jeszcze nie wiem, czy to było po 90, czy przed, ale chyba już po 90. Okay. Co podkop zrobiła jego matka, on wszedł na spacerniak. A, to słyszałem. I wiesz, tak, wiem, podskoczył. Podskoczył, i zapadł się pod ziemię i tam bibliotekę. Opowiedział chyba, jak ten do swojego współwiezie, to akurat zapamiętałem, powiedział do niego, to ja spadam. No, coś takiego było, tak. No zobaczymy, jak zrobią tą historię. Ale ty chyba przesadziłeś, mi się wydaje, że on trzy razy spierdala. Nie, 30 może troszeczkę przesadziłem, ale na pewno 12 razy, bo tak? Z tak. Okay. 30 razy może przesadziłem, ale ten najbardziej spektakularny, ale tam wiesz, gdzieś poszedł do toalety, wyskoczył z okna, wiesz, w kajdankach, często uciekał i on tak, on miał, był znany z tego, że okradał samochody, peweksy na plakat. Co znaczy peweksy na plakat? Na plakat, no bo tam peweks był zabezpieczony, jeżeli chodzi o jakiś monitoring, alarmy z tyłu magazyny. Aha. A oni wchodzili od przodu do peweksie, wycinali dziurę, wchodził gościu i przykleił plakat. Aha. Tam nie było żadnych, wiesz, zabezpieczeń, że się pokieruje. Ale były czasy dla w ogóle jego uniewinnił... I tu na prawy pas. Jego uniewinnił Wałęsa. No. Już on powiedział. Wie pan co? Jest pan takim kozakiem, że mi pan zaimponował. Tak. Bo jest pan złodziejem, tak. To jest kozactwo. To mi wiezie. Lubię sobie puścić Rick Rossa i pomyśleć o panu. Fajną miał ksywę, szaszłyk. A wiesz dlaczego? Nie. Bo uwielbiał szaszłyki, ale jak przychodził do knajpy, zamawiał szaszłyki, to mówił, poproszę szaszłyka. Tak. I mówił na niego szaszłyk. I jeszcze na jeden film czekam o Gierku. Tak? Gierek chyba będzie się nazywał. A Gierka będzie grał Misiek Koterski. Z powodu Gierka można było kupić resoraka w latach 80. A wiesz, że ja mam te wszystkie resoraki, które rodzice kupowali nam w Peweksie, mamy je jeszcze do dzisiaj ale w domu. Wyobraź i wyobraź sobie, że one nie są... trzeba było w Peweksie kupować. Był taki moment, że można było w kiosku kupić resoraka. On był bardzo krótki. W kiosku, zwykłym kiosku ale ruchu. To ja wiesz, to matchboxa, kurwa, oryginalnego, to było nie do pomyślenia. Ja mam i to trwało. Matchbox z 79 roku i on jest cały metalowy, jest nie do zniszczenia tutaj w prawo. Mojego brata dzieciaki jeszcze się nimi bawią i resoraki było tak, że ta pani nam dawała tam tą gablotę i mówimy poproszę tego i sprawdzaliśmy, że resoraki, żeby sprawdzać, sprawdzało się jak resory, jak on skacze na tych resorach, dlatego resoraki. Aha. I on tam wie, że mam te takie, że jak podnosisz dzisiaj, no to kurde po ilu latach jest to, po 30? Ponad 30 lat ta zabawka cały czas. Dalej to działa. Dalej żeby to działa. A te matchboxy miały takie resory. A te matchboxy są. Teraz już ten podłoga jest zrobiona z plastiku, a tamte są całe metalowe. No. Gówno. No dobra, proszę Państwa, to był Psycho Stach, to był Wini. No i mam nadzieję, że Wam się fajnie oglądało, a jeżeli nie, to trudno. Słuchajcie. Essa. Hey!